Znajdujemy się w Polskiej Szkole Sztuk Dalekowschodnich w 12 dzielnicy. Na razie niestety szkoła ta jest zamknięta, ale dzięki sympatycznemu właścicielowi Pawłowi Bangilaj udało nam się tutaj dostać. Właśnie tutaj możecie medytować, trenować i to trenować wiele, wiele ciekawych różnych rzeczy, o których ja osobiście w tej chwili jeszcze nie mam pojęcia, pomimo że za młodu trenowałem też. Będę się starał szybko przed kamerę pozyskać Pawła Bangilaja, żeby wam sam troszkę powiedział o tym, co mam nadzieję już niedługo się tutaj będzie działo. Pozdrawiam serdecznie z Szkoły Dalekowschodniej Sztuk Walki i popatrzę, gdzie jest Paweł Bangilaj. Witam was wszystkich serdecznie. Jesteśmy w Polskiej Szkole Dalekowschodnich Sztuk Walk i właściwie jesteśmy w sercu szkoły. Niektórzy nawet mówią na to miejsce świątynia, bo raz, że jest fajnie, bo jest pod ziemią i tu właściwie odbywa się jeszcze coś więcej oprócz samych sztuk walk, mianowicie medytacje. Medytacje prowadzone przy użyciu właśnie tych instrumentów, bębnów, mis tybetańskich, które są tutaj też. Medytacje mają za zadanie taki wgląd w siebie, zreflektowanie się nad sobą, nad swoim życiem, to, co jest nam potrzebne, to, co jest naszymi pragnieniami, to, co faktycznie jest dla nas bardzo ważne, a co nie. Często nasza głowa, nasz umysł, nasz obecny styl życia przysłania nam właściwie jasność tego, co tak naprawdę w życiu jest bardzo ważne. W sztuce walk Dalekiego Wschodu pracujemy na górnej sali z ciałem człowieka. Uczymy się poznawać siebie, różne możliwości. Tu na drugiej sali są prowadzone zajęcia na przykład kundalini yoga, panorytmia. Myślę, że zacznie dochodzić różnych różnorodnych, nowych warsztatów, zajęć. Ja osobiście jeszcze prowadzę masaż misami tybetańskimi, też również tu w piwnicy. I właściwie to wszystko jest połączone z rozwojem człowieka. Szkoła Dalekowschodnich Sztuk Walk, Polska Szkoła Dalekowschodnich Sztuk Walk w tej chwili obecnie obrała taki kierunek. Z rozwoju człowieka. Chodzi nie tylko o aspekt fizyczny, ciała, ale też ten wewnętrzny, ten mentalny, tą głębię. To, co powiedziałem wcześniej odnośnie, że czasem nasz umysł przysłania nam jakby właściwie świadomość tego, co dla nas jest ważne, co dla nas jest potrzebne, dzieje się tak dlatego, że w naszym życiu rozpędzamy się coraz bardziej. Żyjemy w takiej pętli, w takim zawirowaniu, że często dopiero jeśli jest jakaś choroba, utrata zdrowia lub nawet kogoś bliskiego, to wtedy zatrzymujemy się i zaczynamy myśleć pod tym, co jest dla nas ważne, co jest dla nas potrzebne. A ja osobiście uważam, że właściwie medytacja, bo często jest ona w taki błędny sposób określana, że medytacja to jest coś złego, coś szatańskiego, to jest jakaś sekta. Nie. Medytacją to jest, słuchajcie, nawet to, że jeśli weźmiecie prysznic i jesteście całkowicie świadomi, nie skoncentrowani na tym, że zaraz będzie leciał mój ulubiony program, muszę szybko wziąć prysznic, tylko jesteście całkowicie świadomi na odczucia waszego ciała. Tak jak jecie śniadanie, jak ktoś pije piwo, pali papierosa, to już to można nazwać medytacją. Całkowicie się relaksuję, jestem tu i teraz. A nie myślę o tym, co będzie lub o tym, co było. A my niestety tak żyjemy, że praktycznie nie ma nas w danym momencie. Rzadko to się dzieje. Czasem idziemy gdzieś na spacer, w góry i zdarzy się moment, że zaczynamy delektować się tym, co widzimy. Wow, jaki wodospad. Ale bardzo szybko o tym zapominamy, bo sięgamy przed telefon i zamiast się skoncentrować, ale fajnie się tu czuję, to już zrobię zdjęcia, foto poślę innym i tak dalej. No pewnie, nie neguję tego, nie mówię, że jest to coś złego, tylko
Tak się dzieje, że cały czas jesteśmy gdzieś w jakiejś pogoni. Lecimy gdzieś, ale nie jesteśmy w danym miejscu. I medytacje prowadzone przy użyciu właśnie tych wspaniałych instrumentów, bo można je też tak nazwać, mają za zadanie taki wgłąb w siebie i zobaczenie i zreflektowanie się nad sobą samym, co tak naprawdę jest dla nas ważne. Często oczywiście okazuje się, że to, co dla nas było potrzebą, okazuje się tylko pragnieniem, a nie potrzebą. I fajnie jest, jeśli jesteśmy tego świadomi, co tak naprawdę w życiu jest dla nas ważne, jakie są wartości. I myślę, żeby przekonać się o tym, o takich doświadczeniach, warto spróbować. Niekoniecznie u mnie, bo informacje na temat medytacji, na temat rozwoju człowieka znajdziecie wszędzie bardzo, bardzo, bardzo dużo. No ale jeśli ktoś nie daje rady, ktoś nie umie sam, zresztą medytacje prowadzone są w grupie, jest jeszcze trochę większa energia, to zapraszam tutaj do Polskiej Szkoły Sztuk Walk. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Dzisiejsze spotkanie z Pawłem dobiega końca. Dowiedziałem się trochę o tych gongach. Mars, woda, ziemia. Miałem też możliwość usłyszeć te gongi. Wy żeście już je trochę wcześniej usłyszeli. Muszę powiedzieć, rewelacyjna sprawa, rewelacyjny dźwięk. Można wejść w siebie, można przeanalizować swoją duszę, ducha, nie wiem, różnego rodzaju rzeczy. Jedno jest pewne, na pewno tutaj wrócę. Dziękuję, Pawle, że dałeś mi szansę wglądu w twoje studio, w dojo, czy jakkolwiek to się zwie. Tu spojrzałem w kierunku Pawła, bo stoi, uśmiechnął się teraz do mnie. Jedno jest pewne, na pewno tutaj wrócę.